Sylwia Micyk, dobry wieczór Państwu. Przed nami ostatni wakacyjny dzień. Sprawdźmy teraz, czy pogoda pomoże nam się pożegnać z tym wakacyjnym czasem. Zapraszam, poznajmy pogodowe informacje. Jutro Polska znajdzie się w zasięgu wyżu, także słońca na niebie nie zabraknie i będzie do nas napływać chłodniejsza masa polarnomorskiego powietrza. Nadchodząca noc upłynie z niewielką ilością chmur. Lokalnie o poranku mogą wystąpić zamglenia. Na termometrach 11 stopni w Oświęcimiu i w Krakowie, 10 stopni w Miechowie, 8 w Zakopanem. Ostatni wakacyjny dzień pogodny, choć deszczowe chmury po południu mogą pojawić się nad Podhalem i przelotnym deszczem pożegnać ostatnich wakacyjnych turystów. Na termometrach jutro 21 stopni w Krakowie, 20 w Gorlicach, 19 w Suchej Beskidzkiej i 17 w Zakopanem. Natomiast w Krakowie zapowiada się jutro bardzo ładny dzień, bez upałów i bez opadów. Ciśnienie będzie się nieznacznie wahać, na barometrach jutro 993 hektopaskale. Dwa pierwsze dni września zapowiadają się pogodne i ciepłe. W czwartek termometry wskażą od 18 do 21 stopni, w piątek od 20 do 22. Ostatnia mapa i dobre informacje. Jutro w całym regionie będziemy cieszyć się czystym powietrzem. Dziękuję za to spotkanie i proszę jutro dobrze wykorzystać ten ostatni wakacyjny dzień. Do zobaczenia.